Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Lachowicz. Zapraszam Was na Broda Talk, czyli subiektywnie i emocjonalnie o zdrowiu, treningu, diecie, szczęściu i sztuce życia z PESEL-em, który zaczyna się na 7. Pamiętajcie, że młody człowiek może znać zasady, ale tylko stary zna od nich wyjątki. Doktor nauk medycznych Piotr Niedziałkowski jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i medycyny estetycznej, ale przede wszystkim specjalistą leczenia człowieka, a nie choroby. Leczenia, a właściwie utrzymania w spektrum zdrowia, kompleksowo doradzając swoim pacjentom, jak zdrowo żyć. Cudowny lekarz. To chyba najczęstsza opinia, jaką od nich dostaje. Piotr fascynuje się medycyną prewencyjną i przeciwstarzeniową, nieustannie poszukując nauki i inspiracji zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnicy pomiędzy ochroną zdrowia a leczeniem chorób, czyli dlaczego współczesna medycyna wydaje się być bardziej zainteresowana chorobą niż zdrowiem, do czego to prowadzi, jaka jest alternatywa i jak tą alternatywę zastosować w praktyce. Zapraszam na rozmowę. Ja wolę robić to, co lubię i rozwijać się w tym kierunku, czyli uczyć się tego, co mi jest potrzebne w gabinecie. Poznałem wielu lekarzy w Anglii, potem w Ameryce, no i tak wymieniamy się informacjami, nawiązuję nowe kontakty i coraz głębiej wchodzę w tą medycynę. Coraz więcej mam pytań, im głębiej wchodzę, tym więcej mam pytań. Coraz więcej miałem pacjentów takich, którzy przychodzili z ciężkimi przypadkami i gdzieś ta moja wiedza pomagała. Byłem inny, czy jestem inny niż większość. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na poważny podcast, bo dzisiaj będzie podcast z medycyną. Poważny gość, doktor Piotr Niedziałkowski. Dzień Piotrze. Dobry, witam Państwa serdecznie. Czy ja jestem poważny, to nie wiem, ale... Poważny, merytorycznie poważny, po ludzku wyluzowany, w związku z tym tak. Idealny miks. I dzisiaj, jako że mamy doktora w podcaście, no to pewnie większość z Was by oczekiwało, że będziemy rozmawiali o chorobach. No a tu niespodzianka, bo zamierzamy rozmawiać o zdrowiu. Piotrze, i takie pytanie, czy i co dziś dobrego dla swojego zdrowia zrobiłeś? Dzisiaj troszkę później wstałem, dlatego że mam wolny dzień. To już dobrze. Tak, jak wstałem, zawsze jak wstaję, to wychodzę sobie do okna i patrzę na mój balkon, jak rosną mi roślinki. Ja mam wrzosy posadzone, więc one zawsze ładnie wyglądają, bo jest zima, więc zawsze są zielone. I staram się napatrzeć na światło, super, żeby trochę zmienić mój rytm dobowy, czyli żeby moje ciało wiedziało, że wstałem, trzeba się obudzić i trzeba działać. Słyszę tutaj wpływy Andy'ego Hubermana, ale to właściwy ale tak robię, protokół. Tak robię. Świetnie. Później poszedłem na siłownię, chodzę 3 razy w tygodniu. Rewelacja. Na siłownię. Myśmy tego nie przygotowywali, ja nie dałem skryptu, tak naprawdę. Doktor tak mówi. Tak naprawdę robię, nie, to są moje zasady, które wprowadziłem kilka lat temu. Mhm. Nie ćwiczę mocno, ale jest to taki mój rytuał, ale ten rytuał jest związany też z innymi rzeczami, bo gdybym tylko miał pójść na siłownię i nic więcej nie zrobić, to pewnie bym się nie chciał pójść, jak w większości. Natomiast z tym pójściem na siłownię wiąże się, że wtedy na siłownię 3 razy w tygodniu wypijam sobie izolat białkowy, więc uzupełniam swoje białko, swoje aminokwasy. Następnie jadę na obiadek do pań, które mają bardzo dobrą energię, które wiem, super, że gotują bez dodatków chemicznych i zawsze w miłej atmosferze zjadam ten obiad. No i później już spieszyłem się, żeby przyjechać do domu i tobą... I wreszcie nagrać ten podcast. Tak. I wszystkim, tak, i światło oznajmić, jak to jest żyć zdrowo. Bardzo fajnie i z tego też widać, że to, co możemy robić dla zdrowia, to z reguły nigdy nie są aktywności izolowane. Zawsze fajnie jest to połączyć trening z dobrą dietą, z jakąś fajną relacją z ludźmi, nawet jeżeli to jest chwila fajnej rozmowy z pańmi, które robią dobre jedzenie. To nie muszą być jakieś specjalnie głębokie relacje z rodziną czy jakieś bardzo głębokie rozmowy. Dobra, bardzo dobrze, że zarówno ty, jak i ja, bo ja też wróciłem z treningu, obaj, no, robimy to, w co wierzymy, że tak powiem, we walk the talk. I dzisiaj właśnie będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o ochronie i służbie zdrowia z jednej strony. Z drugiej strony każdy z nas idzie do lekarza, albo większość z nas tak naprawdę, idzie do lekarza dopiero wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. I czasem możemy wręcz od lekarza usłyszeć: panie, pan jest zdrowy, po co pan do mnie przychodzi? Proszę przyjść, jak będzie problem. I w globalnych wydatkach na medycynę koszty profilaktyki stanowią
jakiś praktycznie nieistotny procent. I dzisiaj pogadamy o tym, czy medycyna jest od tego, żeby nas w zdrowiu utrzymać, czy medycyna jest od tego, żeby zająć się chorobą. I czy współczesna nauka odpuściła w praktyce walkę o zdrowie i tak naprawdę zaczyna się o nas troszczyć dopiero wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Czy być może chodzi o to, że na zdrowiu jest trudniej zarobić niż na chorobie? Nie wiem. Nie stawiam żadnej tezy. Dzisiaj z Piotrem dokładnie o tym będziemy rozmawiać. Piotrze, dlaczego współczesna medycyna, przynajmniej z mojej perspektywy, perspektywy pacjenta czy potencjalnego pacjenta, nie zajmuje się zdrowiem? Medycyna zajmuje się i chorymi, i zdrowymi. Natomiast od dzieciństwa mamy wpajane złe wzorce, moim zdaniem złe wzorce, dlatego że nauczeni jesteśmy chodzić do lekarza wtedy, kiedy coś nam dolega. Bo lekarz cały czas czeka w gabinecie, natomiast my idziemy do niego wtedy, kiedy zaczyna się problem. Z drugiej strony lekarze, jak mają bardzo dużo pacjentów, to też mówią tym pacjentom, dobrze, niech pan przyjdzie, jak będzie coś panu czy pani dolegało. No właśnie. Czyli zmniejszają jakby liczbę pacjentów, którzy mogą przyjść do tego gabinetu, no bo są kolejki. Problem, jaki mamy we współczesnym świecie, to jest brak i pielęgniarek, i lekarzy. I to się wcale nie zmieni, będzie gorzej. Okay. Natomiast z drugiej strony, czyli z jednej strony my jesteśmy źle nauczeni i chodzimy wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, a z drugiej strony są tak duże kolejki, że ci lekarze tylko mają czas na przyjmowanie tych chorych. Już jak mleko się wylało. Tak. Ja często powtarzam, że my mamy tak medycynę taką emergency, gdzie jak nogę, rękę urwie albo kogoś przejedzie, albo coś nagle stanie, idziemy do lekarza i do szpitala. I medycynę taką doraźną to są przychodnie, gdzie zaboli ząb, czy dostaniemy zapalenia gardła, no to wtedy idziemy po leki do lekarza. Ale nie mamy czego, mamy medycynę paliatywną, czyli jak ktoś już naprawdę nie ma szans na przeżycie, no to wtedy mu ułatwiamy i poprawiamy ten komfort odchodzenia. Natomiast nie ma tej części medycyny, która zajmowałaby się profilaktyką, promocją zdrowia, taki naprawdę w holistyczny sposób, i nie ma też lekarzy, którzy by prowadzili tych pacjentów z chorobami przewlekłymi. Ja nie wiem, prowadzenie to nie znaczy tylko to leczenie, czyli dawanie tabletek, bo dzisiejsza medycyna skupia się tak naprawdę na nadawaniu tabletek głównie, a jeżeli pacjent dostaje zalecenia, to dostaje proszę zdrowy styl życia, prawda? I to jest jedno zdanie, które dla mnie to oznacza kilka wizyt albo długie posiedzenie z pacjentem i wytłumaczenie. Natomiast no, pacjent to przeczyta i dla niego, dla każdego z nas zdrowy styl życia jest zupełnie inny, bo mamy inne doświadczenia, pochodzimy z innych regionów, inne rodziny mamy, więc nasze doświadczenie, każdego z nas jest inne i każdy z nas to samo zdanie będzie odbierał w zupełnie inny sposób. No dokładnie. Ludzie nie są uczeni zdrowego stylu życia. Oni mają prawo nie wiedzieć, co to znaczy. Tak, dla jednego zdrowy styl życia to będzie jedno wino albo jedno piwo dziennie, a dla drugiego będzie wyjście na ryby. Dla trzeciego będzie, nie wiem, wyjechanie gdzieś, więc tak naprawdę zupełnie lekarz jest po to właśnie, żeby gdzieś to ustandaryzować, żeby powiedzieć, co dla danego organizmu jest dobre i też dostosować się do pacjenta, no bo każdy z nas ma jakieś granice wytrzymałości, prawda, więc nie można żyć idealnie cały czas, bo byśmy po prostu się wykończyli. Kiedyś umrzemy, więc chociaż te chwile, które jesteśmy na tym padole, dobrze by było spędzić też i na grzechach trochę. To już zupełnie inna dyskusja, ale właśnie o tym mówię. Lekarze powinni utrzymać nas w zdrowiu. Ja rozumiem, co powiedziałeś, że to ludzie przychodzą do lekarza wtedy, kiedy są chorzy, kiedy chorzy nie są, to często nie są taką wycieczką do lekarza zainteresowani. No ale wiesz, nie chciałbym z ludzi robić idiotów, no ale w pewnym sensie to nie oni są kształceni w medycynie, to nie oni są kształceni w tym, na czym polega utrzymanie zdrowia. W związku z tym myślę, że w dużej mierze medycyna, środowisko lekarskie powinno nas wyedukować do tego, żebyśmy utrzymali się w zdrowiu, bo wtedy nie będziemy musieli leczyć choroby. I to, co powiedziałeś, jest za mało lekarzy, jest za mało pielęgniarek. No, gdybyśmy trochę inaczej przyłożyli ten wektor siły i gdybyśmy trochę więcej zainwestowali w prewencję, prawdopodobnie dużo bardziej efektywnie bylibyśmy w stanie te moce medyczne, moce przerobowe, bylibyśmy w stanie wykorzystać. Pytanie jest też takie, czy współcześni lekarze są przygotowani do tego, żeby robić dobrą prewencję? Czy są nastawieni zarówno mentalnie, jak i merytorycznie na to, żeby wyciąć, żeby zapisać leki w momencie, kiedy już się stało? Czy są gotowi na to,
merytorycznie i znowu mentalnie, żeby utrzymać nas w tym zdrowiu. No, biorąc, nie wiem, przykład z mechaników, czy są w stanie utrzymywać ten nasz mechanizm, ten nasz silnik w dobrym stanie, czy dopiero są już w stanie wymienić uszczelkę pod głowicą, jak wszystko się wysypie? Jak to czujesz? Wiesz, ja zawsze twierdzę, że lekarze to dobrzy ludzie, przynajmniej tacy powinni pójść na medycynę. Natomiast też edukacja na medycynie polega na początku, oczywiście pierwsze lata, no to są piękne ideały, później jest praca z pacjentem w szpitalu, a później następuje życie realne, czyli lekarz jest samodzielnym pracownikiem i ma swoich pacjentów, no i zaczyna się walka z liczbą i z czasem. Jest. No i najłatwiej jest, jak obserwuję swoich przyjaciół, którzy pracują w POZ-ach, tam to jest po prostu jak najwięcej przerobić pacjentów i jak najwięcej przepisać tych leków, żeby ci pacjenci mieli, żeby leczyli te swoje objawy. I okej, to jest, no inaczej się nie da. Jeżeli ja miałbym 50 pacjentów dziennie przyjąć, to tak. na pewno bym no, to nie mógł tak. poświęcić im więcej czasu. Więc to wynika też z tego, że mamy taki system. Z drugiej strony, jeżeli lekarz pracuje 10-15 lat w takim systemie, to uwierz mi, że on zapomina w ogóle, że istnieje coś takiego jak mechanizm powstawania choroby, że jest coś takiego jak zdrowy styl życia i jak on wygląda, dlatego że on ciągle przepisuje te tabletki, diagnozuje pacjentów i albo ich wysyła do szpitala, albo po prostu u niego zostają i przychodzą, czy przywiązuje ich do siebie, a nie są przywiązani, bo są chorzy. Nigdy nie mogą się wyleczyć. Więc ten system z jednej strony jest chory i też rodzi chorych lekarzy, chorych w organizacji, w postępowaniu. To nie znaczy, że ci ludzie są źli, oni po prostu żyją w tym świecie. Więc no zobacz, na przykład mówi się o profilaktyce. Tak naprawdę marketingowo robią mammografię. Bardzo dobrze, fajnie, że jest to badanie, ale to tylko jest badanie piersi, a gdzie reszta organów? No to jest marketing, tak. że państwo robi coś dla ludzi, a tak naprawdę, no gdyby miało wszystkich zbadać, to po prostu byśmy, to nie jesteśmy tak bogatym krajem, żebyśmy mogli się wcale nie przebadać. Więc system moim zdaniem jest do zmiany i można go zmienić, tylko trzeba po prostu nad tym posiedzieć i muszą nad tym siedzieć lekarze, którzy mają takie szerokie spojrzenie jak ja na medycynę, dlatego że ci, co pracują tak długo w tym kieracie, nie mają i nie są tak bardzo otwarci. Musieliby troszkę pozmieniać swoje patrzenie. Wiem o tym, bo też mam pacjentów lekarzy i wiem, że są bardzo dobrymi ludźmi, bardzo dobrymi lekarzami w tym, co robią. Natomiast potrzeba czasu, żeby oni się otworzyli na coś więcej. No tak, dlatego my o tym rozmawiamy. Dlatego rozmawiam o tym z tobą, bo wiem, że ty jesteś lekarzem, który postrzega leczenie, a właściwie postrzega medycynę, tak jak mi wydaje się wszyscy powinni postrzegać, czyli jako formułę na utrzymanie ludzi w zdrowiu. I wiem i też tak to rozumiem, że system trochę nas zamknął w takim błędnym kole, że jesteśmy w stanie się tylko leczyć, ale w pewnym sensie historycznie gdzieś tam możemy dopatrzeć się, że ten system działał lepiej. No ta słynna, nie wiem, czy to jest anegdotyczne, czy prawdziwe, słynna, że tak powiem, przypowieść o chińskim lekarzu, który był wynagradzany za to, że wioska, którą się opiekował, była zdrowa, a nie był wynagradzany wtedy, kiedy była chora. No takie systemy funkcjonowały gdzieś tam w przeszłości. Gdzieś to po drodze zdegenerowało. Ale dobrze. Ja takiego w Polsce systemu nigdy nie widziałem. Ja też nie. Tak, dlatego mówię, być może jest to anegdotyczne, ale sama zasada jest taka dosyć oczywista i dosyć łatwa, ale okej. Okay. Jesteśmy... Ale jeszcze tylko chcę ci słowo, bo wiesz, gdyby dziś płacono za to lekarzowi za to, że pacjent jest zdrowy, to uwierz mi, że wielu lekarzy by chyba nie zarobiło na życie, bo musieliby naprawdę wiele zmienić, to jest problem. No tak, ja czyli myślę, że faktycznie to jest globalny problem systemowy, w jaki sposób poukładać ten system, bo on musiał być poukładany totalnie inaczej, żeby utrzymać ludzi w zdrowiu z jednej strony, z drugiej, i to na pewno nie byłoby tanie, z drugiej strony, żeby wygenerować jakieś pieniądze, które by pozwalały ten system utrzymać. Ja nie chcę w ogóle wchodzić w obszary rozmowy o firmach farmaceutycznych, które też musiałyby znaleźć swoją przestrzeń dla zarabiania na zdrowiu, nie na chorobie, no bo to jest zupełnie inna dynamika. Ale tak, no rozumiem, że to jest duży opór systemu. Z drugiej strony, z tego co wiem i z tego co obserwuję i z tego co się mówi, jakie są przewidywania przyszłości, ten system jest po prostu na dłuższą metę niewydolny. My będziemy musieli prędzej czy później to zrobić, bo koszty leczenia zaczynają być zbyt duże i jesteśmy w stanie to uratować tylko prewencją. Ale okej. Tak. Myślę, że na tym etapie to co możemy zrobić, to możemy liczyć na takie osoby jak ty, które chcą odwrócić
trochę ten medyczny paradygmat i zająć się zdrowiem po to, żeby nie musieć zajmować się chorobą. To tak trochę brzmi jakby z lenistwa, to jakbyś to z lenistwa robił, ale tak nie jest, no z dobrego serca powiedzmy. I jak z twojej perspektywy taka medycyna prewencyjna powinna wyglądać, jak ona w swoim wykonaniu wygląda, co możemy na tym takim podstawowym poziomie lekarz-pacjent w tym zakresie zrobić? Pozwól, że ja jeszcze tylko wrócę, jasne, bo wspomniałeś o firmach farmaceutycznych, nie chcesz o nich mówić, ale ja chciałbym powiedzieć, okay. Dlatego, że Państwo nas dobrze odbierali. Leki są potrzebne i fajnie, że te leki są wymyślane. Jeżeli cokolwiek nam się dzieje nagłego, to często podanie leku ratuje życie. I to jest naprawdę, to jest niesamowita rzecz, że wchodzą leki biologiczne, wchodzą immunoterapie w onkologii. Jeżeli poznamy mechanizm działania tych leków, to faktycznie one bardzo naśladują mechanizm naturalny i to jest fajne. Z drugiej strony niefajne jest, że ciągle pacjenci są na tych lekach i nic więcej nie robimy. I tutaj chciałbym powiedzieć o pacjentach na przykład onkologicznych. Mamy fajną diagnostykę, bo możemy pacjenta naprawdę obejrzeć bardzo dokładnie od środka. Mamy wczesne wykrywanie nowotworów. Wykrywamy te nowotwory, robimy chemioterapię, radioterapię, usuwamy nowotwory chirurgicznie, a później przez 5 lat obserwujemy tych pacjentów, czyli lekarz onkolog, pacjent chodzi do lekarza onkologa na wizyty kontrolne, no i wykonują te badania i patrzą, czy się pojawi nowotwór, czy nie. Okej. Okay. Dobrze są wykonywane badania, ale dla mnie to jest trochę śmieszne, że jeden i drugi, pacjent i lekarz, czekają, no nawet więcej robi pacjent niż lekarz, bo ten lekarz patrzy, okej, dobre badania, to następne robimy za rok. No, ale on powinien powiedzieć temu pacjentowi, szanowni pacjent, drogi pacjentce, pacjentko, pojawił się nowotwór, prawdopodobnie, znaczy najprawdopodobniej dlatego, że jest słaba odporność. Co możemy zrobić? Popatrzmy na twoje życie. Co możesz zrobić pomiędzy tymi badaniami diagnostycznymi, które robimy, żeby nie pojawił się drugi i trzeci nowotwór? Tego już nie ma. To pacjenci zaczynają szukać i chodzą do takich lekarzy jak ja, lub chodzą do naturopatów lub innych, szukają po prostu pomocy i czasami dostają jakieś dziwne leczenie, które faktycznie może im pogorszyć stan zdrowia, ale to powinien załatwić lekarz tak naprawdę w gabinecie. Powinien mieć nadzór nad tym, bo pacjenci mogą sobie wszędzie chodzić, jeżeli się dobrze czują z tym, niech sobie pójdą. Natomiast nad tym powinien mieć nadzór lekarz, powinien mieć wiedzę, powinien być otwarty. I ja rozumiem taką właśnie takie podejście totalne do tej medycyny. Natomiast mnie tego nie ma. Jest diagnostyka, jest leczenie, podawanie leków. I teraz oczywiście dużo można zrobić, dużo pacjent może zrobić, to tylko pacjent może najwięcej zrobić dla swojego zdrowia. Zawsze swoim pacjentom powtarzam, że ja robię 5%. Ja jestem klucznikiem, daję klucze, daję rękę w razie czego, żeby ktoś nie upadł. Natomiast sukces leczenia zależy tak naprawdę nie od lekarza. Od lekarza to jest 5-10%, natomiast głównie od pacjenta, dlatego że lekarz daje pacjentowi zalecenia, może jest lekarzem, który prowadzi, który odpowiada na pytania, który gdzieś nadzoruje ten tok postępowania, daje klucz do szczęścia. Natomiast pacjent zostaje z kartką z zaleceniami, to pacjent musi to wprowadzić. Czasami jest to bardzo bolesne psychicznie, bo pacjent wymaga zmian swojego stylu życia lub organizacji życia. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi i mówi, a to leczenie nie działa, to okej, ja mogę to zweryfikować, ale tak naprawdę to jest główna po stronie pacjenta to leży i jego organizmu. Na pewno, tak, praca na pewno. To jest trochę tak jak w dużo mniej takiej fachowej rzeczywistości trenera i podopiecznego. Oczywiście to nie trener wykonuje trening, to nie trener musi się spocić, to nie trener musi napiąć mięśnie i to później nie trenera boli. Ale jednak to trener ma powiedzieć, co masz zrobić. Bez trenera ty do tego treningu miałbyś mniejszą motywację, miałbyś przede wszystkim dużo mniejszą wiedzę, co ty masz w ogóle robić. Więc oczywiście tak, pacjent musi współpracować, pacjent musi wykonać zalecenia lekarskie bez dwóch zdań, no ale jednak to lekarz musi powiedzieć, co robić. Lekarz też musi wzbudzić w pacjencie odpowiednie zaufanie i odpowiednią motywację, odpowiedniego do tych rzeczy zainspirować, więc wiadomo, że wysiłek jest po obydwu stronach, no ale oczywiście ta lekarska inspiracja jest w tym wszystkim z mojej perspektywy kluczowa. Tak, tak musi być flow między lekarzem a pacjentem. Wiesz, to jeżeli ktoś przychodzi do lekarza i czuje, że no, to nie jest to, to niech sobie zmieni lekarza, dlatego że tak jak z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, my musimy mieć flow, my musimy mieć osobę, której ufamy. I wiesz, jeżeli nie ufasz lekarzowi, jeżeli nie masz z nim oparcia,
to nie pójdzie leczenie. Nawet gdyby dał ci najlepsze leki, to nie będzie to, dlatego że choroba to nie tylko ciało, ale i psychika. Pacjenci, którzy mają rozpoznanie jakieś, szczególnie poważne rozpoznanie, z którym będą żyć do końca życia, ci pacjenci potrzebują kogoś, kto będzie zmniejszał ich stres. Wystarczy to poczucie, samo poczucie, że jest lekarz, z którym mogę porozmawiać na temat swojego problemu, a nie zawsze nawet z przyjaciółmi rozmawiam albo z rodziną, ale jest ktoś, gdzie mogę pójść i faktycznie rozmawiać i otworzyć się, to jest klucz, jeden z kluczy do sukcesu w ogóle leczenia. To ty wiesz lepiej, na ile współczesne akademie przygotowują lekarzy do tego typu podejścia do pacjenta, bo uważam, że częścią problemu jest też to przekleństwo specjalizacji dzisiejszego świata. My wiemy już tak strasznie dużo, że jeden człowiek jest w stanie być specjalistą już nawet nie tylko w ortopedii, ale specjalistą od kolana, a tak naprawdę pewnie od łąkotki, bo sama łąkotka generuje taką ilość możliwości operacji, terapii, że ciężko jest objąć głową więcej. No i to jest super dla łąkotki, ale trochę gorzej dla całości człowieka, bo często problemy, no może nie z łąkotką, ale często problemy z kolanem, czy często problemy, nie wiem, z układem ruchu wiążą się z problemami mentalnymi na przykład, albo z problemami gastrycznymi. I ludzie wtedy nie są w stanie uzyskać dobrej porady na temat swojego stanu zdrowia, jak idą do ortopedy. No i to przekleństwo specjalizacji, myślę, że też tu się trochę kładzie nad tym cieniem. Ale dobra, Piotrze, powiedzmy, że ja czuję się w miarę zdrowo, no ale wiem, że zdrowy do końca życia nie będę. I z czym miałbym do ciebie przyjść i na co mógłbym w ciągu takiej wizyty i w ogóle takiej terapii, takiej relacji z lekarzem, który zajmuje się medycyną prewencyjną, liczyć? Na czym polega medyczne utrzymanie zdrowia, no jeżeli nie na leczeniu choroby? Mogę wrócić do łąkotki jeszcze? Wracajmy do łąkotki, tak. To temat, tak. Przy moich kolanach to temat bardzo żywy, tak. Tak, tak. I pamiętajmy, że ta część kończyny znajduje się w ciele. I zależy od ciała i współgra z ciałem, więc jeżeli ciało będzie chore, to będzie się gorzej goiła. Dlatego tak ważne jest, jeżeli mamy, fajnie, że są specjaliści, bo oni żyją tym, oni zajmują się tą jedną rzeczą, tak. Ale i fajnie, żeby lekarze ze sobą rozmawiali, ale z drugiej strony musi być lekarz, który to wszystko połączy. Pospina, dokładnie. Który to pospina, zbierze tą całą wiedzę i da pacjentowi jakieś konkretne wytyczne, bo jak będzie schodził po 10 lekarzach, to potem po prostu można zgłupieć od tych informacji, które się uzyskało, a tak naprawdę nikt nie pamięta tych informacji. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcie się swoim zdrowiem, to myślę, że to pacjenci, którzy do mnie przychodzą, są bardzo różni pacjenci w różnym wieku, zarówno zdrowi, jak i chorzy. Natomiast to zależy, jaka jest twoja percepcja dbania o siebie i jak ważny dla siebie jesteś. Osoby, które wpadły w wir pracy, wir stresu, wir problemów, no to żyją w stresie i tak naprawdę dla nich najważniejsze jest, żeby przeżyć do następnego dnia. Natomiast osoby, którym jest troszkę lepiej, czyli widzą świat, widzą, ja kiedyś pracowałem w pogotowiu i zauważyłem po kilku miesiącach, że trawa jest zielona. To było straszne. Natomiast no, są takie osoby, które nie widzą wokół, że cokolwiek jest, ale jeżeli już się uspokoją i zauważają, że ten świat istnieje i on ma też dobre strony, no to chcą na tym świecie dłużej żyć i dobrze się czuć i realizować swoje marzenia. Do mnie może przyjść każdy tak naprawdę, kto chce się dowiedzieć, co się dzieje w środku. Żebym ja poznał człowieka, potrzebuje czasu. Nie da rady tego zrobić w 10-15 minut, bo po prostu bym oszukiwał siebie i pacjenta. Taka wizyta trwa około 1,5 do 2 godzin, tylko przed tą wizytą jeszcze pacjent u mnie wypełnia taką ankietę zdrowia, która ciągle się zmienia i ciągle zadaje nowe pytania, bo ona po prostu żyje swoim życiem. I przed przyjściem tego pacjenta do mnie, ten pacjent wypełnił tą ankietę i wysyła wszystkie posiadane wyniki badań, które robił w życiu. Czyli mam jakiś tam ogląd tego, co się dzieje u tego pacjenta. Ja wcześniej przygotowuję się do tej wizyty. Się poświęcam około godziny czasu w domu, żeby zobaczyć, kto do mnie przyjdzie i żebyśmy nie tracili czasu znowu na wywiad, bo to jest tracenie czasu trochę. Natomiast kiedy już przychodzi pacjent do mnie, to uzupełniam sobie ten wywiad, pewne pytania sobie zapisuję i później zadaję, więc jest to też fajne. Oglądam wyniki badań, widzę jak ewoluowało ciało tego człowieka. Z odpowiedzi można wywnioskować, jaki to jest typ pacjenta. I to jest bardzo, to jest niesamowite, że internet nie pozbawia jednak oceny człowieka
jego umysłu, może nie jego umysłu, ale jego patrzenia na życie, jego podejścia do życia. I w momencie, kiedy przychodzi taki pacjent do mnie na wizytę, to spędzamy 1,5 godziny czasu, czasami 2 godziny, przerwą na siku dla pacjenta, spędzamy na omówieniu tego, czego się dowiedziałem z wywiadu. Okay. I to jest bardziej wykład i spotkanie przy kawie i herbacie, niż jakaś straszna wizyta lekarska. Następnie po tej wizycie ustalam, co pacjent powinien zrobić, czego mi brakuje do oceny całości obrazu, bo zazwyczaj przychodzą pacjenci, którzy mają, nie wiem, jedną torbę badań i ciągle te same badania są robione, jakby składali się tylko z nerki, z wątroby i z krwi. No właśnie. Więc tak, to jest także wybiórczo, no bo są najtańsze badania, więc łatwiej je zlecić, bo wtedy nie obciążają systemu. Natomiast no, człowiek składa się z wielu rzeczy i trzeba głębiej czasami wejść, bo te powierzchowne są fajne, ale jak się głębiej wejdzie, to się okazuje, że no, tam leży problem. Więc kolejna wizyta to już jest wizyta z Przepraszam, badaniami. Tylko mam pytanie. Jak mówisz głębiej, to mówisz o bardziej dokładnej morfologii, czy mówisz głębiej, to mówisz, ok, morfologia na bok, ale powiedz mi, co ty robisz w ciągu dnia, powiedz mi, jak śpisz, powiedz mi, jak jesz. Tak, wszystkie te aspekty, ale ja myślę, że omówimy ten Dobra, diagram, dobra, który dobra, tam dobra, dobra, widziałem, super. To ja już się tak, zamykam. który ten diagram, który tam jest na mojej stronie. Natomiast kolejna wizyta to jest omówienie badań, czyli tego, czego mi brakowało do całości sytuacji. I ta wizyta, znaczy jedna i druga jest ciekawa, ale wydaje mi się, bo ta pierwsza jest ciekawa, dlatego że ja mówię troszkę z lotu ptaka, uczę ciebie obserwować siebie. Wskazuje tobie, gdzie mogą być słabe punkty, ale żeby to jeszcze potwierdzić, jak bardzo są zaburzone te miejsca w twoim organizmie, czy w twojej psychice też, no bo robimy też testy psychologiczne, No właśnie. To potrzebne mi są badania, potrzebne mi są testy. Ta druga wizyta jest o tyle ciekawa, że już tutaj to już odkrywamy kartę. Tu już nie ma gdybania, tu już są po prostu czarno na białym, no i teraz mamy stan faktyczny. No i ten stan faktyczny, ja oczywiście znowu się przygotowuję do tej drugiej wizyty, więc to jest kolejny czas, którego pacjenci nie widzą, że ja spędzam, Tak. ale ja to mówię, że pacjenci płacą nie tylko za wizytę, ale płacą za moją naukę. Oczywiście. Nawet nie za wiedzę, bo jest dużo mądrzejszych lekarzy, których się uczę, natomiast płacą za czas, który ja mogę poświęcić na naukę, ale dzięki temu ja mogę im pomóc, bo ja to dla nich czytam, to nie jest tylko dla mnie. Ja umiem dbać o siebie w miarę, natomiast niektóre przypadki są tak ciężkie, że muszę po prostu przerobić ileś tam artykułów, żeby zobaczyć, co się dzieje i co można jeszcze wymyślić nowego. No więc ta druga wizyta jest ciekawsza i na tej wizycie już pacjent znowu ma wykład i patrzymy, gdzie pokazuje, gdzie są te słabe punkty i jak to poprawić. Kolejna wizyta jest za 3-4 miesiące. Wtedy robimy tylko badania, które były złe i sprawdzamy, jak one się poprawiły. I jeżeli pacjent się stosuje do zaleceń, to naprawdę w wielu, wielu przypadkach jest poprawa. I to jest bardzo miłe, bo ja nie muszę nic mówić, po prostu pacjenci wchodzą i sami, ja powinienem to nagrywać, znaczy nie nagrywam, bo to jest sytuacja taka... Jasne, nienagrywalna. Realna. Tak, tak. Ale to jest, wszystko się dzieje w rzeczywistości, więc ja nie jestem przygotowany, żeby pacjentów nagrywać, tak, nie robię takich rzeczy. Natomiast gdyby ktoś tak oglądał sobie z boku to, co mówią pacjenci, to jest niesamowite. Jak pacjentka przychodzi, mówi, ja nie wierzyłam panu 3 miesiące temu, tylko tak z przymrużeniem oka słuchałam tego, co pan mówi, jestem zachwycona, jestem po prostu, to jest wielka niespodzianka dla mnie, jak można zmienić życie. I takie coś się dzieje, to dla mnie to jest mój sukces. Pacjentka się cieszy, że jest jej lepiej, a dla mnie jest to sukces, że tak fajnie działa i czasami też jestem zaskoczony bardzo mile, że aż tak zadziałało. Oczywiście są trudniejsze przypadki i mniej trudne, natomiast jest to naprawdę dla mnie jak odkrywanie czegoś nowego. Każdy pacjent to jest po prostu nowa energia, jest to wymiana energii. Ja daję, Jasne. Staram się dawać pacjentowi dobrą energię, też wyciągać z pacjenta to, co u niego jest dobre, bo są różni ludzie z różnym podejściem, jedni z depresją przychodzą, albo przychodzą na przykład młode osoby, których rodzice wysłali obrażeni, że muszą przyjść do lekarza, a okazuje się, że mogą być z uśmiechem na twarzy i mogą być zdziwieni, mile zaskoczeni. Więc to jest naprawdę fajne i te wizyty dają mi dużą satysfakcję, ale też psychicznie trochę męczą. Więc takie 3 wizyty dziennie to jest maksymalnie, co mogę zrobić, żeby po prostu jakoś funkcjonować. Jak mówisz o zmianie życia, to rozumiem, że mówisz tutaj o, pewnie głównie albo również o tym, że nie tyle wyciągnąłeś kogoś z jakiejś ciężkiej choroby, tylko że odkryłeś przed ludźmi, ja tak to przynajmniej rozumiem, nowe oblicze zdrowia. Czyli przychodzi do ciebie ktoś, kto chce zobaczyć, czy jest zdrowy i co ma zrobić, żeby to zdrowie utrzymać, poprawić, i ty mu pokazujesz
jak to zdrowie faktycznie może wyglądać, jak to pokazujesz. Dajesz mu zalecenia, które powodują, że jego życie, które może było w spektrum zdrowia, nabiera dodatkowego blasku. Czy tak to możemy ująć mało profesjonalnie? Najbardziej doceniają mnie pacjenci, którzy mają poważne problemy zdrowotne i poważne objawy, które uniemożliwiają życie, no bo wiadomo, że im ktoś gorzej choruje, jak mu się poprawi, no to czuje większą poprawę, a jak przychodzi ktoś zdrowy, to musi mi uwierzyć, że jak coś znaleźliśmy, co jeszcze nie dało objawów, bo może dać za 10-15 lat, to ja zmieniam jego życie, ale to trzeba uwierzyć po prostu, a ci, którzy mają objawy, nie muszą wierzyć, bo oni sami doświadczają tego. To nie jest jak religia, to jest po prostu, to się dzieje. Natomiast jeżeli z choroby często jest trudno pacjenta wyleczyć, można ją wprowadzić w stan remisji, dlatego że jak raz się jakaś patologia pojawiła w organizmie, to niestety, ale ta patologia, ona będzie ciągle pojawiała się w najmniej odpowiednim momencie dla naszego organizmu, kiedy będziemy zmęczeni, zestresowani, niedożywieni albo w infekcji. Więc to jest tak, że możemy wprowadzić chorobę, jak się pojawiła w remisję, rzadko da się ją wyleczyć całkowicie, ale można żyć bez objawów tej choroby. Natomiast najfajniej jest przyjść do lekarza, kiedy jeszcze nic nie dolega, kiedy na poziomie komórek są zmiany i możemy to odwracać. Więc dlatego lepiej odwiedzać lekarza, kiedy się człowiek czuje zdrowy. Okej. Okay. Piotrze, ty jesteś, i tutaj mnie skoryguj, autorem, współtwórcą ocenazdrowia.pl. To jest strona, to jest projekt, powiesz pewnie lepiej, jak to nazwać, który pozwala pacjentom na to, żeby, jak rozumiem, wejść w taki proces swojej oceny zdrowia, ocenić zdrowie w tym momencie wejścia i później prawdopodobnie cyklicznie czy regularnie oceniać je dalej po to, żeby utrzymać się w tym spektrum zdrowia. Powiedz mi, jak to działa? Czym ocena zdrowia miałaby pacjenta zachwycić i jaka jest idea, która za oceną zdrowia.pl stoi? Jest to coś nowego. Ja myślę, że nie tylko nowego w Polsce, ale i w Europie. Znam lekarzy, którzy robią podobne rzeczy. Nie wiem, czy tak szeroko, ale też podobnie podchodzą do pacjenta. Jako lekarz pracujący wcześniej w Narodowym Funduszu Zdrowia, w POZ-cie, później w prywatnej służbie zdrowia wiele lat i zarządzałem też lekarzami, teraz prowadzę własną klinikę, zawsze brakowało mi czasu na pacjenta. To był pierwszy powód, ja po prostu nie wyrabiałem się. Moi koledzy dawno kończyli, a ja jeszcze zostawałem z pacjentami. No więc stwierdziłem, że fajnie by było zrobić wizytę dłuższą na tyle, żebym ja się czuł komfortowo, żebym tego pacjenta mógł poznać. I tak, wystarczą takie dwie wizyty i ja naprawdę już wiem, jak ten pacjent funkcjonuje i co u niego jest nie tak. I później jak coś się dzieje, to już się znamy, to mi jest łatwiej. No jasne. Łatwiej wrócić do historii, przeczytać, zobaczyć, co się działo. Więc stworzyłem dłuższe wizyty. Następnie no, na tej wizycie chciałem jednak dowiedzieć się, czy coś w człowieku, czy są jakieś zaburzenia w człowieku na różnych poziomach. Ale żeby ktoś mnie zrozumiał, to musiałem najpierw opowiedzieć, co to jest ocena zdrowia. Więc jak pacjenci przychodzili do mnie na wizytę, to pierwsze, od czego zaczynam, to zaczynam od tego, żebyśmy nadawali na wspólnych falach opowiadać o ocenie stanu zdrowia. Jest to poszukiwanie tych takich pięt achillesowych w organizmie, których teraz nie czujemy, ale za 5, 10, 15, a czasami za 30 lat będziemy ich doświadczać. Dokładnie. I nic się nie da z tym zrobić. Takie sygnały wyprzedzające trochę. Tak, a na to trzeba pracować. I tego nie znajdą nigdzie w gabinecie, gdzie idą na 10 minut, bo po prostu tego się nie robi. Medycyna, którą ja uprawiam, jest dla ludzi świadomych, dla ludzi, którzy wierzą w to, że jest fajnie mieć zdrowie i spełniać swoje marzenia. I też człowiek, który przychodzi chory, pamiętajmy o tym, że człowiek ten do końca też nie percepuje tak, jak powinien, jak człowiek zdrowy. No, jeżeli przyjdziesz do mnie chory z różnymi dolegliwościami, to twoja percepcja jest zupełnie inna niż jeżeli tobie poprawię twoje zdrowie, więc zauważysz to, a jeżeli przestaniesz stosować się do zaleceń, to też to będziesz zauważał, będziesz sam automatycznie wracał do tego, co ci pomagało. Natomiast no weźmy otyłość. Otyłość jest teraz, to jest otyłość, otępienie, choroby autoimmunologiczne i nowotwory, to jest przyszłość naszego społeczeństwa, niestety. Pomimo rozwoju medycyny mamy coraz więcej chorób przewlekłych, więc coś jest jednak nie tak. I weźmy pacjentów z otyłością. Pacjent z otyłością, taką dużą otyłością, ten pacjent nigdy się nie będzie dobrze czuł. Więc jak pacjent przychodzi, nawet źle się czuje i nie ma humoru na wizycie, to ja zupełnie mnie to nie przeraża, dlatego że ja rozumiem, że ten pacjent może tak się czuć,
Ja dopiero tego pacjenta będę widział takiego, jakim jest ten pacjent, być może za 4, 5, 6 miesięcy, a może za rok. Jakim jest naprawdę. Więc i ta ocena stanu zdrowia właśnie jest po to, żeby poświęcić czas pacjentowi, żeby wejść tego pacjenta głębiej w jego wnętrze, a mamy możliwości diagnostyczne, żeby zebrać z nim dokładny wywiad, żeby zobaczyć, gdzie są te jego słabe punkty, co on myśli, w ogóle jakie ma spojrzenie na życie. No to się, żeby mógł się później dostosować do tych zaleceń. Więc tego nie ma na chwilę obecną, jest to coś nowego. Ja chciałbym takiego lekarza spotkać, który robi podobne rzeczy jak ja, bo bym się z tym lekarzem zaprzyjaźnił, jeżeli ktoś nas słucha i takie rzeczy robi, to ja bardzo chętnie zapraszam do kontaktu. Tak, ja również bardzo chętnie poznam lekarzy, którzy w ten sposób leczą albo którzy w ten sposób fokusują się na zachowaniu zdrowia, na pewno. Fajnie by było nawet zrobić podcast i spotkanie takie, prawda, z kilkoma Bardzo lekarzami, chętnie. którzy podobnie jak robią i poruszyć jakiś temat. Natomiast jest bardzo trudno. Jest bardzo trudno, trochę lekarz za granicą jest. Ja mam spotkania co miesiąc z takimi lekarzami. No i fajnie, że ktoś jest w ogóle na tym świecie i to się coraz bardziej rozwija, a dzięki temu pacjenci będą tylko korzystać. Więc ci, co chcą znaleźć takich lekarzy, to znajdą. To jest kwestia tylko czasu i desperacji w szukaniu lekarza. Jasne. Tak, patrząc jeszcze na stronę i właśnie no, zakładam, że w wyniku przesłuchania na przykład tego podcastu będą ludzie, którzy definiują się jako generalnie zdrowi, no ale znowu z taką świadomością, że ta choroba bądź potencjał choroby jakiejś specyficznej w nich tam siedzi i prędzej czy później to się w tą chorobę przerodzi. I być może zainspirowani tym, co mówisz w czasie podcastu, będą chcieli powiedzieć, okej, no to ja wejdę na tą ocenę zdrowia i zobaczę, co ja mam dalej robić. Rozumiem, że informacje, które tam znajdą, trochę mogą ich nakierować na to, jakie badania powinni sobie wykonać, albo po prostu skierują ich do ciebie po to, żebyś ty im te badania zalecił. Jak to technicznie może wyglądać? Osoby, które wejdą na moją stronę, oczywiście ja tam pisałem swoim językiem i dla niektórych może być, starałem się pisać to prosto i zrozumiale, ale wiadomo, że ja w tym żyję i dla mnie wszystkie rzeczy są w miarę proste, które mam na co dzień. Natomiast dla pacjentów może być troszkę to trudniejsze, dlatego zawsze jestem dostępny, można zadać mi pytanie. Natomiast jak tam na stronie popatrzycie Państwo, to są zalecenia, kiedy można to zrobić, o ocenę stanu zdrowia. I ona jest dla każdego. Jeżeli popatrzymy na swoją rodzinę, na rodziców, dziadków, pradziadków, jeżeli były jakiekolwiek choroby przewlekłe, to w nas to siedzi. Jest to kwestią czasu, kiedy to się może pojawić. Więc, a my tego nie wiemy, dlatego że my wiele nie czujemy. Do 35 roku życia młoda osoba w ogóle nie myśli o śmierci. No chyba, że ktoś zaczyna umierać No wokół, coraz tak. częściej młode osoby Jasne. umierają. Natomiast jak przychodzi 19-letnia osoba, 20-letnia osoba, no to naprawdę jest bardzo trudno wytłumaczyć, dlaczego trzeba zrobić badania. Oni nie mają tego poczucia. Mózg się zmienia po 35 roku życia, no i im później, tym bardziej widzimy, że coraz więcej osób wokół nas choruje, no i wtedy idziemy do lekarza, bo się boimy, albo ktoś umrze z rodziny. Ale jeżeli mamy wywiad rodzinny obciążający choroby, na przykład neurodegeneracyjne, tak jak otępienie, Alzheimer, to musimy wierzyć, że one nie powstają w ciągu roku. To jest kilkadziesiąt lat, kiedy to się pojawia. A wolałbym osobiście na starość wiedzieć, po co poszedłem do sklepu, a nie po prostu sobie zapisywać na kartce i nie umieć trafić do domu. Nie chciałbym tak. I być może tym się też interesuje to, co stan zdrowia z egoizmu, bo mogę pomóc sobie, a przy okazji też pomagam pacjentom, co jest fajne, bo później oni są wdzięczni za to. Natomiast na tej stronie zobaczycie Państwo diagram. On się zmienia, bo ja go cały czas uaktualniam. Najnowsza wersja zawiera chyba już wszystko, co na chwilę obecną mogłem w nim umieścić. Otóż na tym diagramie jest pokazany człowiek jako system. System różnych układów, różnych narządów, różnych wpływów środowiska na nasze życie. I macie tam Państwo układ immunologiczny w centrum, który jest głównym nadzorcą tego, co się dzieje w naszym organizmie. Bez niego nie moglibyśmy żyć, bez jego dobrego funkcjonowania. I taki układ albo może dobrze funkcjonować, być spokojny, i wtedy wszystko fajnie zabija wirusy, bakterie, albo może być pobudzony lub osłabiony. I tak jak człowiek, jeżeli człowiek jest w nerwach, nigdy nie będzie dobrze działał, jeżeli jest zmęczony, też nie będzie podejmował dobrych decyzji. To samo się dzieje na poziomie komórkowym. Komórki się niczym nie różnią od nas, a nawet powiem szczerze, między nimi nie ma żadnych układów i nic się między nimi nie załatwi. One są po prostu zero-jedynkowe. Jak coś trzeba zrobić i pomóc, to czasami zabiją,
inną komórkę, żeby nasz organizm przeżył. Czasami w dobrej mierze potrafią zabić człowieka, tak jak w chorobach autoimmunologicznych. Z układem immunologicznym związany jest układ pokarmowy, tam gdzie układ immunologiczny się uczy, gdzie zaczyna się duża część chorób przewlekłych, gdzie jest trawienie, wchłanianie, z czego wynika odżywienie. Więc jest to kolejny układ, który jest bardzo ważny. Jeżeli w organizmie cokolwiek złego się dzieje, we krwi mamy stan zapalny w ciele, w organizmie, no to wtedy, czy jakieś substancje toksyczne spożywamy, no to wtedy przekłada to się, czy mamy jakieś infekcje, przekłada to się na funkcjonowanie naszych komórek mózgowych. Czyli zaczynamy czuć się źle. Źle śpimy, jesteśmy zdenerwowani, nie wiemy, czego chcemy, nie jesteśmy zadowoleni z życia, albo jesteśmy bardzo pobudzeni. Więc najpierw mózg reaguje funkcjonalnie, czyli jest opuszczenie funkcji. No ale jeżeli to trwa 20-30 lat i my ciągle pracujemy, bo nie mamy czasu pójść do lekarza, nawet nikt na to nie zwraca uwagi tak naprawdę, bo się przyzwyczajają ludzie do tego, że biorą tabletkę na sen od 5 lat i dla nich to jest normalne, no to później dochodzi do zaburzeń struktury mózgu. No i mamy tutaj wszelkie mrowienia, niedowłady. I teraz na to wszystko, do tego wszystkiego dokłada się aktywność fizyczna. Ja tu nie mówię, żeby codziennie chodzić na siłownię, bo duża aktywność fizyczna jest stresem dla organizmu i ci ładnie wyglądający wszyscy, no ten ładny wygląd taki zbudowany to jest kosztem czegoś, zawsze najczęściej kosztem zdrowia, więc trzeba zachować umiar w tej aktywności i to musi być aktywność nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. Ja tu mówię o medytacji, o jodze, o tańcu, o takich rzeczach, które są, gdzie mózg się resetuje również. Na to nakładają się jakieś urazy, które w życiu mieliśmy, jeżeli mieliśmy jakieś uszkodzenia lub nie wiem, mamy bokserów, którzy mają mikrourazy, to wszystko gdzieś w jakiś sposób wyłącza funkcję pewnych narządów i wtedy przekłada się na cały organizm. Na to też nakładają się toksyny, które są wokół nas. Naprawdę jest bardzo trudno znaleźć jedzenie, które nie zawiera toksyn. Nasz organizm ma pewne właściwości detoksykacyjne, no ale jeżeli będziemy ciągle źle jeść, będziemy narażeni na metale ciężkie, no to wreszcie ten organizm nie będzie dobrze działał, będzie to pobudzało układ immunologiczny, będzie prowadziło do przewlekłego zapalenia, przewlekłe zapalenie będzie niszczyło tkanki, powstają choroby autoimmunologiczne i tak w kółko się zacznie. I na to wszystko jeszcze oczywiście nakłada się rytm dobowy. Ile godzin śpimy, jak śpimy, czy budzimy się wypoczęci, czy budzimy się zmęczeni, czy chrapiemy, czy oddychamy przez nos, czy przez usta, czy wystawiamy się na słońce, czy siedzimy cały czas tylko w domu, samochód, parking, samochód, praca, dom, parking. To jest wszystko ważne. No i oczywiście na to wszystko nakłada się jeszcze stres. I teraz stresu nie wyłączymy, dlatego że no, mamy różne stresory, nasze ciało jest poddawane różnym stresom, mamy ekspozycję na wiele czynników, które pobudzają nasze ciało, my żyjemy ciągle w walce. Natomiast stres jest niezależnym czynnikiem większości chorób przewlekłych, nasila albo wywołuje. I teraz trzeba nauczyć się, bo stresu nie zmienimy. Możemy zmodyfikować trochę nasze życie. Możemy zmienić pracę, jak mamy głupiego szefa. I pewnie ja powinniśmy, tak. Oczywiście, że tak. Lub jesteśmy w jakimś toksycznym związku. Natomiast musimy nauczyć się też, jak neutralizować stres. Jak tłumaczyć własnemu organizmowi, że nie jest to, ważne. Ja zawsze pacjentom polecam, żeby wyobrazili sobie, jak mają 90 lat, na przykład w wieku 30 lat, niech sobie wyobrazi, gdyby miał teraz 90 lat, czy to było ważne, czy nie. To bardzo fajnie, są różne techniki, natomiast to jest bardzo fajna technika, która daje patrzenie z lotu ptaka na to, na ważność problemu. Tak. I w końcu okazuje się, najważniejsze jest zdrowie. Jak jesteśmy zdrowi, to możemy wszystko. Więc ten diagram zawiera to, co jest wewnątrz i teraz na zewnątrz tego diagramu mamy skórę. No i tutaj wchodzi ta medycyna estetyczna. Słońce, temperatura, jakieś infekcje, one zmieniają tę strukturę skóry, pojawiają się zmarszczki, skóra jest wiotka. I oczywiście możemy poprawić wnętrze, ale czasami jak się poprawimy, bo pojawią jakieś przebarwienia, które są wynikiem choroby ogólnoustrojowej. Ja nikt nie chce mieć przebarwień ani brodawek, ani włókniaków, więc no, od tego jest medycyna estetyczna, żeby to usunąć i wtedy się lepiej czujemy, czyli to wpływa na naszą psychikę. Jak patrzymy w lustro, no to ta psychika jest od razu lepsza, a dzięki temu jesteśmy zdrowi, bo musimy pamiętać, że my nie składamy się tylko z ciała. My składamy się z ciała i z umysłu, i jest to ze sobą powiązane. Nierozdzielne. Jeżeli ktoś sobie złamie nogę, to się czuje źle psychicznie, bo jest unieruchomiony. Ale osoba, która się czuje źle psychicznie, może iść i złamać sobie nogę. Więc jest to wszystko zależne od siebie
I my lubimy rozpoznawać, dawać rozpoznania pacjentom i nazywać te rozpoznania literkami i cyframi. Natomiast jest to potrzebne tak naprawdę do jakichś standardów medycznych i do statystyki, ale pacjent powinien jednak dążyć i prosić lekarza, żeby szukał mechanizmu powstania choroby i niwelował ten mechanizm, jakoś neutralizował ten mechanizm patologiczny, który powstał. Natomiast na to potrzeba czasu, na to potrzeba chęci i wiedzy. Bo nie zawsze lekarze, którzy oglądają wyniki badań, nie zawsze widzą w 3D te wyniki. Nie patrzą, trzeba patrzeć na powiązanie tych wszystkich wyników. I też nie można czekać, aż wynik będzie bardzo przekraczał normę, tylko jeżeli my mamy wyniki, dlatego te wyniki są potrzebne z wielu lat, jeżeli ja widzę hemoglobinę, że ona jest w normie, ale maleje cały czas, to moim zadaniem pacjenta starszego jest zlecenie kolonoskopii, bo być może on ma raka, który mu rośnie i hemoglobina spada, spada, a jak już spadnie i ten wynik będzie zły, to już nic nie będzie można zrobić. Dlatego tak ważne jest patrzenie na to, jak się te wyniki zmieniają. Ważne jest, żeby robić wyniki, kiedy czujemy się dobrze, bo jak powstanie jakaś choroba, no to wtedy mamy porównanie, kiedy to się stało, jak to wyglądało, kiedy byliśmy zdrowi, a jak teraz jest zniszczony dany organ. Więc to wszystko jest ważne. I ten diagram myślę, że bardzo ładnie pokazuje, co jest ważne w życiu. Oczywiście ważne są uczucia, odczucia, ważna jest rodzina, ważni są przyjaciele. Ale to na też końcu element zdrowia jest zresztą bardzo istotny. Tak, zostajemy my i nawet jak mamy rodzinę i najbliższych, to my cierpimy, my odchodzimy z tego świata, to nami się muszą opiekować, to my czujemy dyskomfort. I ja osobiście bym tego nie chciał. Ja staram się dbać o własną rodzinę i robimy badania. I z szacunku do nas, ja myślę, to jest z szacunku do siebie, żeby oni nie mieli problemu, żeby mi się nic nie stało, żeby nie musieli koło mnie chodzić i też, żeby mi nie utrudnili na moją starość swoimi chorobami mojego życia. Natomiast zawsze mogą być różne przypadki, mogą się zdarzyć jakieś problemy, ale ja wiem, że robiłem wszystko, co możliwe, żeby tego nie było, więc czuję się przynajmniej fair. Jasne. Piotrze, to tak bardzo fajnie, żeś to wszystko opowiedział. Niedostatkiem podcastu, ale być może również w pewnym sensie przewagą jest to, że tego diagramu nie możemy tutaj pokazać. W związku z tym każdy musi na stronę wejść i ten diagram zobaczyć. On faktycznie jest taki bardzo plastyczny i bardzo dobrze pokazujący wzajemne zależności pomiędzy różnego rodzaju systemami i układami w ciele. Ocenazdrowia.pl. I to, co ty, jak rozumiem, chcesz przekazać, no to jest przede wszystkim ogólne zalecenie, badajmy się, testujmy się poniekąd, zanim choroba się pojawi, albo przynajmniej zanim pojawią się symptomy choroby, bo nawet możemy nie mieć takiej świadomości, że coś jest symptomem choroby, bo my to odbieramy jako, no zawsze to było, to tak zawsze żeśmy mieli, szczególnie w sytuacjach, w których wiemy, że nasza rodzina jest obciążona jakimś schorzeniem, jest obciążona jakąś skłonnością. Wtedy tym bardziej musimy na ten obszar zaświecić mocną, mocną lampę. Wiesz, ja zawsze się dziwię, jak przychodzą pacjenci i mówią, że przychodzi pacjent i mówi, no wszyscy mężczyźni w mojej rodzinie umierają w wieku 50 lat. I on się z tym pogodził. I to jest a ja mam w ogóle 49 właśnie. Ale jest, wiesz, ale to jest niesamowite, że on wie, że umarł dziadek, ojciec, pradziadek i oni wszyscy, ta linia męska jest taka słaba i tak naprawdę on się z tym pogodzi, że on też umrze. I to jest dla mnie ciekawe, jak można zaakceptować coś takiego w czasach, kiedy mamy dobrą diagnostykę, kiedy mamy naprawdę szerokie spojrzenie na medycynę, fajne metody lecznicze, no to jest niesamowite, że jeszcze ludzie potrafią tak myśleć, pogodzić się z tym, że nadejdzie śmierć i okej, ona może być w wieku 50 lat. I rozumiem, kiedy że to jest... Kiedy zaczyna być, wiesz, dopiero przed tobą najlepsze, bo ja już swoje skończyłem, natomiast przed tobą jest najlepsze lata życia, a mam pacjentów, którzy mają 75 lat i mówią, że są w najlepszym okresie życia. No tak, i o to chodzi. Znaczy, ja tutaj kwestia, że tak powiem, mojego PESEL-u i tego, jakie lata życia są za mną, jakie lata życia są przede mną, to jest zupełnie inna dyskusja. Ja też wierzę, że najlepsze dopiero przede mną, chociaż tą magiczną barierę 50 już skończyłem. Ale to znowu zupełnie inna dyskusja. To, co mówisz, jak właśnie, szczególnie jak mówiłeś o chorobach neurodegeneracyjnych i no, o Alzheimerze, wspomniałeś Alzheimera, który jest czymś absolutnie przerażającym, myślę, dla większości słuchaczy, jako ta perspektywa na starość, bo wiemy, że ilość demencji, właśnie chorób neurodegeneracyjnych rośnie. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać, ja powiem to tobie i powiem słuchaczom, jest taki bardzo
oczywiście popularny, ale bardzo fajny serial na Disneyu bodajże. To się nazywa Limitless i to jest serial dokumentalny, który mówi o tym, w jaki sposób różnego rodzaju protokołami życiowymi utrzymać się w zdrowiu. Tam bohaterem, który to wszystko przeżywa i odgrywa, jest Chris Hemsworth i prowadzi go między innymi w tym serialu Peter Attia, taki słynny lekarz. Znam doktora, znam. No tak, tak, no na pewno znasz, no bo to jest ikona longevity. I Peter Attia razem z Chrisem Hemsworthem, oni tam kąpią się w lodowatej wodzie, robią posty i tak dalej, i tak dalej. I w ramach tego serialu Chris dostaje pełne badanie, no nie mówię o morfologiach, ale w ogóle jakieś tam pełne badanie genetyczne. I w ramach tego serialu, tak to przynajmniej jest pokazane, odkrywają, że on jest obciążony genetycznie bardzo poważnie możliwością zachorowania na Alzheimera i jest to wielce prawdopodobne, że, znaczy może inaczej, jest dużo większe prawdopodobieństwo tego, że on zachoruje. To jest niesamowite, no bo Chris Hemsworth wygląda jak, pardon, koń wyścigowy, jak zdrowie na plakacie, a z drugiej strony okazuje się, że gdzieś w nim siedzi zarodek straszliwej choroby. W związku z tym, po pierwsze, to jest ta nauka, że każdy z nas coś takiego może mieć i tą ocenę zdrowia powinien zrobić sobie jak najszybciej, żeby coś takiego ewentualnie u siebie znaleźć, albo przynajmniej, żeby odetchnąć z ulgą, powiedzieć, u mnie czegoś takiego póki co nie widać. A druga sprawa, to co zresztą powiedział Attia Hemsworthowi, że być może to jest błogosławieństwo, że on znalazł taki właśnie feralny gen, albo właściwie feralny miks genów, bo dzięki temu on będzie w stanie tak swój lifestyle zmienić, że paradoksalnie taka informacja spowoduje, że on będzie na tegoż Alzheimera dużo mniej narażony. I to jest również, jak sądzę, efekt, którego możemy oczekiwać, robiąc sobie odpowiednio wcześnie, odpowiednio głębokie i odpowiednio kompleksowe badania. Tak, wykrywając geny lub mając jakieś predyspozycje genetyczne, chociaż jak mamy w rodzinie, to prawdopodobnie możemy mieć te geny, możemy mieć nieaktywne, uśpione te geny. Mhm. Natomiast pamiętajmy o tym, że istnieje coś takiego jak epigenetyka, coś, co jest nad genetyką. Mhm. My możemy mieć gen, ale my możemy go uaktywnić, ten zły gen, nieprawidłowym stylem życia. Mhm. I to są wpływy czynników środowiskowych. Epigenetyka jest to nauka, która teraz się bardzo rozwija. Mhm. Jest to wpływ czynników środowiskowych na ekspresję genów, i tak naprawdę stylem naszego życia możemy wiele zmienić. Mhm. Podobnie jak możemy zmienić wiele, żyjąc świadomie. Mhm. Bo 95% rzeczy dzieje się podświadomie, 95% rzeczy dzieje się podświadomie. To, że teraz oddychamy, że mamy jakąś temperaturę ciała, że trawimy, że płynie krew, to jest podświadomie. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że organizm pracuje na autopilocie. Natomiast 5% czy 10% to jest świadomość. I czasami jest bardzo trudno, ale możemy świadomością, czyli świadomym podejściem do życia. Ja wiem, że to mi sprawi przyjemność, co zrobię, ale to jest złe dla mnie. Mhm. Możemy zmienić bieg wydarzeń. Mhm. Więc jasne. Epigenetyka to jest kolejny temat, na rozmowę. Kolejny podcast. Tak, bardzo, bardzo mało znane, ale jak najbardziej. Znaczy nie przejmujmy się, że coś wyjdzie nam w genach, bo my możemy to zmienić. Problem jasne. Jest, jak wyjdzie w genach i w życiu. No właśnie, bo wtedy. Tak, bo powiedziałeś, że epigenetyka, no to jest to, w jaki sposób nasze geny się uaktywniają, powiedzmy, tak może mało fachowo, ale przynajmniej obrazowo. I jeżeli będziemy się, mówiąc znowu kolokwialnie, źle zachowywać, no to pewne geny mogą zostać aktywowane, jeśli gdzieś tam je mamy. No ale z drugiej strony, jeżeli będziemy zachowywać się dobrze, to będziemy w stanie, jak rozumiem, przytrzymać je w formie takiej nieaktywnej. Tak. Tak, i też nie warto, bo pewnie Państwo sobie pomyślicie, że ja muszę żyć ciągle bardzo dobrze. Otóż nie. Nasze ciało, podobnie jak mięśnie, potrzebują ćwiczenia. Podobnie jak układ immunologiczny potrzebuje infekcji i bakterii. Nie możemy unikać bakterii i nie dotykać tych tak, bakterii, dlatego że nasz układ immunologiczny za chwilę przestanie dobrze działać, co widzieliśmy po lockdownie. Tak, dokładnie tak. Co widzimy w Chinach teraz cały czas. No. Tak. Więc jak najbardziej musimy mieć styczność z czynnikami szkodliwymi, bo z niewielką ilością tych czynników szkodliwych organizm da sobie radę. Jest tak zwane zjawisko hormezy. Warto poczytać, że małe dawki substancji toksycznych uodparniają nasz organizm.
Podobnie jest ze stresem. Jeżeli ktoś nagle na nas krzyknie, a my byliśmy dobrze wychowani w spokoju w domu, no to popełnimy samobójstwo. Ale jak ktoś będzie na nas krzyczał codziennie, tak coraz głośniej, no to po roku nawet nie zauważymy, że krzyczy. Kochanie, krzyczmy na dzieci. Znaczy, Nie, uczmy żartuję dzieci, oczywiście. wychowanie dzieci jest bardzo trudne Tak. i dzieci bardzo obserwują to, co się dzieje i wyczuwają rodziców. I to jest też kolejny temat, jak wychować dziecko, bo dziecko jest jak gąbka. I czasami rodzice mówią, ale dziecko nie słyszało. Dziecko nie słyszało, ale czuło, bo wystarczyło, że dziecko spojrzało, a dziecko zna rodziców od urodzenia. Tak. I zna każdą reakcję. Każdy, nawet jak się mały mięsień poruszy, to dziecko już wie, co to znaczy. Bo ono nie umiało mówić, ale obserwowało. Jasne. Wracając do tej hormezy, naprawdę żeśmy się, tutaj mówię teraz do słuchaczy, z Piotrem nie umawiali. Piotr pewnie tego nawet nie wie, ale pierwszy podcast, jaki zrobiłem, to był właśnie podcast o hormezie. I zachęcam wszystkich do posłuchania o tym, że jest coś takiego jak zdrowy, a przynajmniej rozwijający i wzmacniający stres. No ale to już zupełnie inna sprawa, którą powinien powiedzieć, że link do tego podcastu umieszczam w lewym górnym rogu. Dobrze. Piotrze, ja myślę, że bardzo fajnie zarysowałeś całą koncepcję medycyny prewencyjnej albo tego, jak byś widział tą prewencję z perspektywy, no, ocenazdrowia.pl i w ogóle z perspektywy twojej praktyki lekarskiej jako takiego lekarza, i tutaj mnie ewentualnie popraw, holistycznego. Ja tak to rozumiem trochę tak po mojemu, czyli lekarza, który oczywiście wchodzi głęboko w analizę pewnych wyników badań, ale tak naprawdę skupia się przynajmniej równie mocno na tym, żeby te wszystkie badania z różnych obszarów syntetyzować, zobaczyć całego człowieka i zrozumieć, dlaczego pewne mechanizmy w człowieku się odpaliły i co się może wydarzyć w przyszłości. I myślę, że sama ta idea takiego holizmu w medycynie, funkcjonalności, jak zwał, tak zwał, w ogóle idea medycyny prewencyjnej, to jest coś, co mam nadzieję będzie elementem, istotnym elementem przyszłości medycyny i co będzie istotnym elementem przyszłości nas jako pacjentów, że będziemy coraz częściej chodzili, tak jak jeździmy ze swoimi samochodami, żeby sprawdzić, czy one nam się na pewno nie zepsują, to tak samo ze swoimi ciałami będziemy chodzili do lekarzy, żeby sprawdzić, czy na pewno się nie popsujemy, albo żeby wiedzieć, kiedy jaki układ może nam nawalić i odpowiednio zastosować terapię. Mam do ciebie jeszcze tylko ostatnie pytanie. W twoich zaleceniach, jeżeli mówimy generalnie o ludziach, zdrowych, jeżeli w ogóle, no powiedzmy w spektrum zdrowia, no bo tutaj kwestia tego, czym jest zdrowie i no to już jest też inna dyskusja. Na ile w zaleceniach dla takich osób posługujesz się, nazwałbym to protokołami lifestyle'owymi, czyli mówisz lepiej jedz, ćwicz, więcej śpi, wyreguluj rytm dobowy, a na ile idziesz w farmakologię, w takie stricte medyczne interwencje? Po mojej wizycie jest dużo zaleceń życiowych. Uważam, że leczenie farmakologiczne, które jak najbardziej, jak podkreślałem, jest potrzebne w niektórych przypadkach, jest troszkę porażką lekarza i pacjenta. Czyli pacjent przyszedł za późno, a lekarz nie miał wyjścia, a jeżeli lekarz daje za wcześnie leczenie farmakologiczne, no to jest po prostu niewykonywanie dobrze swojej pracy, nieskupienie się na pacjencie. I chciałbym zaapelować do lekarzy, że jesteśmy jednak ludźmi, którzy wybrali dany zawód nie dlatego, żeby być lekarzem, tylko dlatego, żeby być człowiekiem, który widzi innego człowieka i potrafi i postara mu się pomóc. Bo gdzieś w tym pędzie zapominamy, po co my w ogóle jesteśmy. Gdyby nie było pacjentów, no to byśmy nie żyli, nie zarabiali. Więc jak ktoś do nas przychodzi, nas wybrał, to doceńmy to i z szacunku do człowieka zajmijmy się tym człowiekiem i posłuchajmy. Tak. Więc to jest jedna strona. Natomiast jeżeli chodzi o te zalecenia, to dużo jest zaleceń stylu życia. I teraz każdy ma, jeden musi mocniej ćwiczyć, inny musi zacząć ćwiczyć, inny musi przestać ćwiczyć i zmienić ćwiczenia. Więc każdy w zależności od tego, jakie ma problemy, tak mu dobieram te zalecenia, ale są to głównie zalecenia dietetyczne. Wracamy do diagramu, czyli aktywność fizyczna, uważanie na to, co się je, dobieranie produktów, sen, wystawienie się na promienie podczerwone, spacery, to wszystko jest ważne. Unikanie tych wielkich urazów, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, neutralizowanie stresu, czyli nauka percepcji stresu. Na początku będzie to trudne, później, im jesteśmy starsi, tym mamy lepszą percepcję stresu. To zauważ, jak masz osobę 90-letnią, jak znasz,
jak coś tam powiesz, to ta osoba w ogóle prawie nie Jak po zareaguje, kaczce, nie? tak. Może mieć otępienie i może nie zareagować, ale generalnie ta wrażliwość jest mniejsza, no bo ta osoba już tak Swoje naprawdę myśli przeżyła. zupełnie o czymś innym. Tak. Więc natomiast jak najbardziej stosuję, jestem alergologiem z wykształcenia też, więc stosuję leczenie farmakologiczne, stosuję immunoterapię, stosuję różne metody, które mają potwierdzenie w badaniach, ale nie są w gabinetach stosowane, natomiast są naturalne metody. Stosuję medytację, stosuję oddychanie, Super. stosuję stymulację nerwu błędnego. O, to też ciekawa rzecz, tak? Być może nie na cały Tak. podcast, ale gdzieś taki temat będzie Tak. można kiedyś złapać. I czasami trzeba zastosować tabletki, no bo bez tego nie Jasne. da rady zmniejszyć destrukcji tkanek, która następuje. Więc wszystko jest, wszystko ma swój sens, tylko musi być odpowiednio zastosowane i dobrane, i z sensem, żeby, ja zawsze proszę pacjentów, żeby pytali lekarzy, żeby słuchali lekarzy ich toku rozumowania i żeby też pytali, jak rozumuje lekarz, dlaczego takie coś dostałem, a nie coś innego. Jeżeli lekarz nie chce odpowiadać na to pytanie, to po prostu zmieńmy lekarza, bo nas nie szanuje, albo nie wie czegoś, albo po prostu robi na nas eksperymenty. Lekarz powinien się wytłumaczyć, jeżeli nawet czegoś nie wie, ale ma doświadczenie w stosowaniu danego leczenia, to po prostu powie, nie wiem, ale wiem, miałem tylu i tylu pacjentów i to dobrze zadziałało. Mogą być takie działania niepożądane lub takie, albo mogą być pożądane takie lub takie. Więc jeżeli pacjent jest bardzo miły, nie zadaje pytań lekarzowi, bo po pierwsze nic nie pamięta po tej wizycie, po drugie dostaje jakieś zalecenia na kartce, których nie może odczytać, a po Klasyka. trzecie mili pacjenci żyją krócej. No i powiem ci, to jest bardzo mocne zdanie na koniec tego podcastu. Jest tak mocne, że znowu postaram się nie skaleczyć go swoim beblaniem. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, Dziękuję że bardzo. nie ostatnią, bo pojawiło się w ciągu tej godziny co najmniej kilka tematów, w które myślę fajnie byłoby zanurkować, ale na razie zostawmy naszych słuchaczy z tą ogólną ideą medycyny prewencyjnej i tym, w jaki sposób oni mogą ją w swoim życiu realizować i tym, że jako pacjenci są odpowiedzialni głównie za swoje zdrowie. To głównie oni są odpowiedzialni za swoje zdrowie, w związku z tym niech wybiorą dobrych lekarzy, niech niekoniecznie będą mili w tym sensie, niech będą dociekliwi. I niech wreszcie o siebie zadbają, bo nikt o nas nie zadba, jak sami nie zadbamy. Bardzo, bardzo dziękuję, że miałem możliwość podzielenia się z Państwem tym, co robię i moją wizją. I mam nadzieję, że troszkę zaraziłem Państwa i zastanowicie się nad tym, co jest ważne w życiu i skorzystacie z moich porad. Jestem przekonany, będziemy to wzmacniać kolejnymi podcastami, jeżeli do kogoś by dzisiejszy podcast nie trafił. Piotrze, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Odsłuchaliście właśnie kolejny odcinek podcastu Brodatok. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Jeżeli tak było w istocie, to mam prośbę. Subskrybujcie kanał, oceniajcie, dawajcie gwiazdki i cokolwiek tam na Waszej platformie robić można, żeby podcast miał szansę zaistnieć. Dzielcie się proszę ze mną swoimi opiniami, najlepiej korzystając z kontaktu mailowego na brodatok.pl. I najważniejsze, nie kiście tej wiedzy dla siebie.